Polska mówi pani Eliza Niemczycka, lekarz weterynarii, publicystka, artystka. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Elizo, jak dokonać zakupu konia, tak abyśmy, że tak powiem, nie wpadli w takie sieci problemów? Przede wszystkim powinniśmy zdać sobie sprawę, zadać sobie pytanie i na nie odpowiedzieć, jakie mamy plany odnośnie tego konia. Co planujemy z nim robić? Czy chcemy, żeby to był koń tylko i wyłącznie do towarzystwa? Wtedy tutaj te cechy fizyczne, też jego stan zdrowia nie odgrywają już takiej roli. Jego sprawność fizyczna. Czy chcemy konia z myślą o użytkowaniu? Oczywiście to absolutnie nie wyklucza jedno drugiego, ponieważ możemy mieć fantastycznego przyjaciela, jednocześnie dzielnego wierzchowca, rumaka, sportowego czy rekreacyjnego, ale tutaj jednak już będziemy stawiali pewne wymagania przed tym zwierzęciem, w związku z tym musi on być sprawny i fizycznie, i również prezentować pewne cechy psychiczne, aby móc sprostać naszym oczekiwaniom. Hipotetycznie potrzebuję konia do rekreacji. Od czego, czy powinienem takiego zakupu dokonywać, powiedzmy, z osobą, która na ten temat dużo wie, w jakiś sposób sprawdzać, robić jakieś badania, prześwietlenia, czy po prostu, no jeśli mi się na nim dobrze jeździ, no to po prostu okej, to jest ten i go biorę. Zdecydowanie polecam udanie się w takie miejsce, w niejedno miejsce też, aby zobaczyć tych koni więcej, z doświadczoną osobą, taką, która będzie w stanie na podstawie swojej wiedzy i swojego doświadczenia zobaczyć znacznie więcej, aniżeli osoba, która jeszcze po prostu nie miała tyle z końmi do czynienia, co ten ekspert. Poza tym też dobrze jest, nawet jeżeli już mamy pewną wiedzę o koniach, pojechać jeszcze z kimś, aby ktoś spojrzał na to nieco z boku, bo jednak tutaj przy kupnie konia nasze emocje odgrywają dużą rolę i czasem jest tak jak to w życiu, że spodoba serce nam się nie sługa. I serce nie sługa, tak. Czy powinniśmy wybierać konia, powiedzmy, młodego? On może być nieułożony i sami go układamy, czy raczej powinniśmy już takiego kupować konia, który jest po prostu ułożony i gotowy, że tak powiem, do użytkowania? To zależy od naszych umiejętności, to zależy od naszego czasu i od naszych zdolności. Ponieważ młody koń wymaga od nas bardzo wiele pracy i tutaj nawet niewielkie niedociągnięcia czy po prostu zbyt mała ilość czasu poświęconego temu zwierzęciu zaowocuje najprawdopodobniej komplikacjami w całym późniejszym życiu tego konia. Więc nie tylko my nie będziemy w stanie użytkować tego konia, nawiązać z nim takiej relacji, jaką chcemy, ani też być może w przyszłości ten koń z nikim innym już w łatwy sposób tej relacji nie nawiąże. Co nie oznacza, że absolutnie nie powinniśmy kupować młodych koni. Tak, to jest przepiękna wspólna droga, kiedy mamy carte blanche, I uczymy to zwierzę od samego początku nowych rzeczy, ale tak jak powiedziałam, musimy mieć czas i doświadczenie. Pani Elizo, ile potrzeba czasu, żeby ułożyć młodego konia, tak abyśmy mogli go spokojnie użytkować? To wszystko zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od tego, z jakim koniem mamy do czynienia. Dziś już wiemy, że zwierzęta, w tym również konie, posiadają osobowość i to bardzo złożoną osobowość. Możemy trafić na konia, który będzie bardzo chętnie współpracował z człowiekiem, bardzo chętnie poddawał się naszej woli, będzie odważny, będzie ambitny. Możemy trafić na konia bardzo zdolnego, ale na przykład wycofanego, który będzie się obawiał wielu rzeczy. Możemy trafić na konia bardzo odważnego, ale równocześnie bardzo dominującego, który będzie
próbował bardzo długo człowieka, czy sprawdzał, tak, czy na pewno on będzie jego przewodnikiem. Więc to zależy od bardzo wielu czynników. Też od naszego czasu, od tego też, czy osobowość człowieka pracującego z koniem i tego konia będą do siebie pasowały. Czy się zgrają. Tak jak ludzie. W oczach konia, w umyśle konia, kim człowiek jest dla niego? Koń i człowiek, relacja konia i człowieka dla mnie jest niesamowicie fascynująca, ponieważ w naturze stoimy po zupełnie dwóch różnych, przeciwstawnych sobie stronach. Koń jest zwierzęciem uciekającym, człowiek jest drapieżnikiem. W naturze koń uciekałby przed człowiekiem. Tymczasem stało się tak, że nie tylko koń nie ucieka przed człowiekiem, ale również dla niego pracuje, z nim współpracuje i co więcej, nawet potrafi czerpać z tego przyjemność. To widać. I to jest najpiękniejsza wizytówka dla człowieka, jeżeli widać, że koń wykonuje pracę dla niego z wielkim oddaniem, radością, chęcią i dla mnie takim niezwykłym doświadczeniem jest to, kiedy ściągam koniowi siodło po jeździe, przed stajnią najczęściej, gdzieś tam odkładam, zdejmuję o głowie, a ten koń dalej za mną idzie, tak jakby chciał jeszcze mieć ze mną do czynienia. Więc pierwotnie człowiek jest drapieżnikiem, wrogiem, ale jeżeli tylko we właściwy sposób prowadzimy tę relację, może stać się przewodnikiem i przewodnikiem powinien się stać. Gdybyśmy mogli powiedzieć, porównać umysł konia, rozum, to do jakiego wieku człowieka byśmy porównali rozum konia? Bo mówi się, że koń ma rozum 3, 4, 5-latka, a siłę ma dużo większą. Czy to prawda? Przyznam, że nie spotkałam się z takimi naukowymi opracowaniami, badaniami na ten temat, więc ciężko jest mi powiedzieć, na jakim dokładnie etapie rozwoju człowieka mózgu jest mózg konia, dorosłego konia. Myślę, że też ciężko byłoby to przyrównać, bo z psami jest znacznie łatwiej, ponieważ psy mieszkają z nami, są bardzo blisko nas. Spotykamy się na co dzień w mieszkaniu, w domu. Natomiast koń jednak mimo wszystko, nawet jeżeli mamy stajnię koło domu, jest na zewnątrz. My jesteśmy w domu, koń jest w swoim domu i nie ma tego bezpośredniego kontaktu non-stop. Dlatego też i ta relacja jest inna. Czy ma znaczenie to, że powiedzmy, jeśli posiadam własnego konia, użytkuję go nie tylko ja, tylko powiedzmy 2-3 osoby, poddzierżawiam tego konia. Czy to ma jakiś wpływ na tego konia? Tak, oczywiście. Każdy człowiek, który ma kontakt z koniem, ma na niego wpływ. Są konie, które będą dobrze funkcjonowały, oczywiście zakładam, że wszyscy jeźdźcy mają bardzo dobre intencje względem tego konia i potrafią właściwie się nim zajmować, właściwie jeździć, cokolwiek z tym koniem robią. Są konie, które będą to dobrze znosiły, natomiast są konie, tak zwane konie jednego jeźdźca, takie, które są bardzo wrażliwe, bardzo delikatne, najczęściej są to konie arabskie i inne konie, bardzo wysoce szlachetne, które przywiązują się do jednego jeźdźca i niezbyt dobrze znoszą, jeżeli ktokolwiek inny. Jeśli jest więcej niż jeden użytkownik, czy jest takie ryzyko, że koń może zostać popsuty przez użytkownika? Oczywiście, jak najbardziej. Pani Elizo, to tak podsumowując naszą rozmowę, jak powinniśmy podejść do zakupu konia? Przede wszystkim zadajemy sobie pytanie, do czego ten koń ma być, jaką rolę w naszym życiu ma pełnić. Po drugie, szukamy specjalisty, który nam pomoże. Po trzecie,
prosimy lekarza weterynarii, aby takiego konia zbadał, ponieważ on powie nam, jaki jest stan zdrowia, co jest rzeczą niezbędną, wykona odpowiednie badania, zwłaszcza zdjęcia rentgenowskie, tutaj w kontekście układu ruchu, ale nie tylko. Powie nam, czy możemy tego konia użytkować w taki sposób, czy będziemy mogli tego konia użytkować, jaka jest, jak wyglądają prognozy na przyszłość odnośnie tego zwierzęcia, w tym konkretnie sposobie użytkowania. A nawet jeżeli nie planujemy użytkować tego konia, nawet jeżeli tego konia po prostu bierzemy po to, żeby uratować mu życie, jak też często zdarza się ze zwierzętami, zresztą i takie zwierzęta są u nas w stajni, też dobrze, jeżeli wiemy już na początku, z czym przyjdzie nam się zmierzyć, czy będziemy w stanie zapewnić temu zwierzęciu odpowiednie warunki, jeżeli jest chore i jeżeli planujemy mu po prostu dać dobry dom. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.